sądzie, ja mam prośbę, ja mam świadomość, że jako strona pozwana powinnam stać po przeciwnej stronie, ale biorąc pod uwagę charakter tej sprawy, chciałabym wesprzeć syna. Czy możemy odstąpić? Mogę prosić o odstąpienie od literalnej interpretacji regulaminu? Przepraszam bardzo, jest kodeks postępowania cywilnego, który to określa, to nie sąd, gdyby to określa, tylko kodeks postępowania cywilnego, więc prosiłabym Prosiłabym podejść, dobrze? Tylko w ten sposób, jakbym mogła prosić. Dziękuję i prosiłabym stanąć tutaj za mikrofon. Za barierką, przy mikrofonie, pouczam o obowiązku mówienia prawdy. Proszę powiedzieć w zakresie żądania zawartego tutaj w pozwie, jak wyglądała kwestia, kiedy w okresie dzieciństwa, jak i w późniejszym okresie dojrzewania, tutaj związane z postrzeganiem swojej osoby, swojej orientacji, kiedy to nastąpiło, jakby można prosić o przybliżenie? Ogólnie właściwie przez całe życie za mną, mogę to powiedzieć, ciągnęło się swojego rodzaju poczucie, że jest coś, czego nie jestem w stanie sobie uświadomić, co jest ze mną w tym momencie nie na miejscu i przez to nie czuję się dobrze ze sobą, z tym, jak wówczas prezentowałem się w lustrze, jak widziałem siebie. Natomiast całe to nieświadomość, może nie że nieświadomość, ale niewiedza tego, jak nazwać to uczucie, które później okazało się faktycznie być dysforią płciową, gdzie kwestia ta rozjaśniła się w szkole średniej. To był moment, w którym uświadomienie sobie, że tak, to co ja czuję, to jest dysforia płciowa, że nie czuję się kobietą, że jestem mężczyzną, przyniosło mi bardzo dużo ulgi. Również to, że ludzie w moim otoczeniu bezproblemowo zaakceptowali to i właściwie z minuty na minutę zaakceptowali to, że nie mają teraz koleżanki, nie mają przyjaciółki, ale mają kolegę i mają przyjaciela. Proszę powiedzieć, jaka była reakcja mamy, tak? Bo on tutaj wspomina pani, że w pierwszej klasie maturalnej mamie było powiedziane. Jak mama na to zareagowała? Właściwie mogę powiedzieć, że tak, jak mogła zareagować najlepiej, czyli spokojnie, bez żadnych ekscesów, bez awantury, bez kłótni, ale z taką akceptacją i chęcią zrozumienia. To była rozmowa o tym, co robić, jak mówić do mnie. Jeżeli komuś innemu mówić, to komu, kiedy i w jaki sposób. I nie było w żadnym momencie podważania, że czy ja jestem pewien, czy to nie wynika z czegoś, nie wiem, z jakiejś presji, tak? Tylko to była po prostu rozmowa na zasadzie: akceptujecie, jesteś moim synem i co robimy, co zrobić dalej, żeby to informowanie pozostałych członków rodziny głównie przebiegło w komforcie i dla mnie przede wszystkim i dla całej reszty. Proszę powiedzieć, mama obecnie zwraca się tutaj do pani w jakim imieniu? Zwraca się imieniem Florian. Tak samo. I od kiedy tak jest? Od momentu coming outu, w momencie, w którym powiedziałem. Poinformował. Tak.